Cześć. 14 lutego dopuszczaliśmy Cyrilkosmos Elegance, więc w tym odcinku film z dopuszczania oraz sprawdzimy, co było w kokonie. Zapraszam. Jest to jeden z najmniejszych opisanych przedstawicieli ptaszników na świecie. Maksymalnie samica osiąga około 2,5 dc, a samiec 1,5. Wielkość maluchów L1 wynosi zaledwie około 5 mm z rozstawieniem odnóży. Długość życia Cyrilkosmos jest stosunkowo krótka. Samice dożywają do 8 lat przy dobrych warunkach, a samce giną zazwyczaj po kilku miesiącach od ostatniej wylinki. W naturze występuje m.in. w Wenezueli. Zamieszkuje lasy tropikalne lub ich pogranicza, gdzie zamieszkują szczeliny przy korzeniach drzew, spróchniałe gałęzie lub istniejące naturalnie jamy i wgłębienia. Temperatura, w której dobrze się czują, to 26-27 stopni. Lubią, gdy w terrarium mają dużą wilgotność. Młode pająki możemy karmić wylękiem karaczana, lecz należy pamiętać, aby wylęk był bardzo mały lub gdy nie mamy aż tak małego, powinniśmy go ubić, aby pająk bez problemu go zjadł. Jest to pająk, który posiada bardzo słaby jad, nie jest agresywny, więc można go polecić na pierwszego pająka. Jedynym problemem może być jego początkowy rozmiar. Samica złożyła kokon po około miesiącu od kopulacji. Po 21 dniach były nimfy 1, następnie po tygodniu N2 i po kolejnych 3 tygodniach wskoczyły na L1. Ilość sztuk w tym kokonie pobiła nasz obecny rekord i wyniosła 290 sztuk. Dzięki za wytrwanie do końca. Jeżeli się spodobało, zostaw subskrypcję oraz łapkę w górę. Piona!